Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Patryk, a to kolejny odcinek Rolnictwa w Pigułce. I znowu, długo mi nie było. Czasu coraz mniej. Coraz ciężej jest naprawdę znaleźć czas, żeby coś nagrać, bo to jednak trochę poświęcenia wymaga i naprawdę podziwiam tych youtuberów, którzy tam nagrywają codziennie, wrzucają, bo to jest naprawdę ciężkie. Nie wiem, czy tylko tak u mnie z tym czasem, czy wszędzie, ale mamy teraz taki sezon rozwożenia materiału, sezon siewów, mamy też budowę. No i to wszystko składa się na to, że tego czasu nie ma. Dodatkowo dzisiaj mamy, nie wiem, czy powiedziałem, czy nie, mamy 17 września, czwartek, 17 albo 18, na pewno czwartek. I oprócz tego, że kończymy tutaj te dwa pola siać pszenżyto, to jedziemy kosić pierwszy raz kukurydzę. Takiego dużego gospodarstwa, gdzie kukurydzy brakło. Kukurydza na razie mokra, sucha jest droższa od pszenicy. No i gospodarz postanowił, że no co, trzeba kosić. Suszarnia jest swoja, kukurydza się wysuszy. A lepiej wysuszyć niż kupować. Kukurydzę suchą gotową, bo kukurydza sucha jest około 900 zł. Co my dzisiaj robimy? Dzisiaj siejemy pszenżyto. Ogólnie drugi dzień siewów. Pierwszy raz chyba w gospodarstwie, może no nie pierwszy, ale pierwszy raz trochę więcej tego pszenżyta sieje, bo około tam chyba 9-10 hektarów. Siejemy kilka odmian. Siejemy dzisiaj też poletka. I tutaj na tym polu będzie i pszenżyto, i pszenica, ale tej pszenicy tam będą 2-3 przejazdy, dwie odmiany w 3 tam powtórzeniach, także po prostu domieszamy to do pszenżyta i tak pójdzie na paszę, Od tego roku, nie wiem czy wiecie, pewnie wiecie, duża część tam osób z internetu do mnie dzwoniła, zostałem dystrybutorem firmy Wronkowski, nasion firmy Wronkowski. Mając firmę, szukając tego materiału, w tamtym roku w to wchodziłem i powiem Wam, że jakość tego materiału, nie cena jest najważniejsza, tylko właśnie jakość. Ja w tamtym roku i trochę się naciąłem. Jedna bardzo wysławiona taka firma w internecie, która się bardzo reklamuje, u youtuberów też tam występują te nasiona, a okazało się, że w pszenicy jest żyto. To dość spore ilości, to było tego naprawdę dużo. Z drugiej centrali też jakieś pojedyncze wpadki się pojawiały i postanowiłem, że pozostanę przy współpracy z firmami, które dadzą mi pewność tego, że ten materiał będzie najwyższej jakości. Nie chodzi zawsze o cenę, chodzi o jakość, bo kupujemy ten materiał i to 100 zł więcej, a pewność tego, że materiał nie będzie zanieczyszczony, że materiał będzie czysty, że materiał będzie dobrze zaprawiony, jest dla mnie ważniejsze i myślę, że dla klientów też, bo ta jakość w tej chwili jest takim wyznacznikiem, chyba najważniejszym wyznacznikiem do zakupu. Dlatego właśnie Wronkowski. Bo jakość jest tam na najwyższym poziomie, dokładają się do tego, naprawdę się dokładają. I jeżeli chodzi o czystość, i jeżeli chodzi o dbanie o to, żeby gatunki pomiędzy sobą się nie mieszały. Jako jedni chyba z nielicznych w Polsce mają certyfikat Syngenty co do zapraw. Mają stół optyczny, mają stoły grawitacyjne. Także jeżeli chodzi o czystość, ktoś mi się zablokował. Tutaj siejemy pszenżyto od tej strony Liborius. Jest to nowość z Saturn Uniona. W tym roku 3. miejsce w klonowaniu. Król słabych gleb, czyli taka odmiana nadająca się na takie słabsze kawałki. Tradycyjna długość dźbła. Mrozoodporność 4,5, jak się nie mylę. Wyniki coworowskie w tym roku pokazały, że to jest odmiana naprawdę godna polecenia. Jak tylko pokazały się te wyniki coworowskie, telefony się rozdzwoniły i odmiana rozeszła się w ciągu 2 dni. Na poletkach produkcyjnych też wyniki super, bo powyżej 10 ton potrafiła średnio osiągnąć z poletek produkcyjnych, gdzie tam było kilkanaście hektarów. Czekajcie, włączę sobie automat. Także odmiana naprawdę fajna. Ogólnie w tym roku Wronkowski trafił idealnie, jeżeli chodzi o pszenżyta. bo pierwsze miejsce w klonowaniu Corrado, nowość Dankowska i nowość, która też jest wyłącznością firmy Wronkowski. Odmiana, która też zagości w moim gospodarstwie na drugim polu. Odmiana o krótszym źle, nadająca się też na słabsze kawałki. I w tym roku pierwsze miejsce w klonowaniu. I to, co wyróżnia Corrado akurat, to to, że jest to pierwsze chyba, bynajmniej ja nie słyszałem o innym. Według mnie to jest pierwsze przężyto, które sprzedawane jest nie w kilogramach jako materiał siewny, tylko w jednostkach siewnych, tak jak grzyto hybrydowe czy niektóre pszenice teraz się pojawiają, tak i właśnie przężyto Corrado. Wysiewamy 300 sztuk na metrze, oczywiście jest to wysiew, jeżeli wysiewamy w terminie, co daje nam 4 jednostki. Jest to wygodne z tego względu, że w workach mamy 30 chyba 4-5 kg, nie trzeba tego dźwigać, a szczególnie u mnie na ten siewnik, bo to trzeba trochę jednak do góry powchodzić, 3 skotki do góry, żeby to wysypać. Także odmiany topowe i odmiany, które wybrali, okazało się, że to są najlepsze odmiany w klonowaniu według coboru na ten sezon. Także strzał w dziesiątkę, też się cieszę, bo ten materiał się rozszedł jak ciepłe bułeczki. Byłoby go 3 razy więcej, też by się rozszedł. Z Corrado był taki problem, że to tak naprawdę w tym roku jest przedsprzedaż. To jest tak mała ilość, nie wiem, czy 100 ton na Polskę, czy nawet 100 ton na Polskę nie było. To by było trzeba podpytać kogoś od nich. Także ilość jest bardzo mała. Komu się udało, będzie miał w tym sezonie. Do szerszej sprzedaży odmiana trafi na sezon przyszły, bo to jest nowość na sezon 2021. Wysiewamy w tej chwili tak, bo tutaj zaczęliśmy to pole 2 dni temu, część tego pola, i zasieliśmy to pole tutaj naprzeciwko. I sytuacja losowa niestety spowodowała to, że wczoraj siać nie sialiśmy. No i dzisiaj musimy to dokończyć. To, co sialiśmy wczoraj, przedwczoraj, przepraszam, ma już naprawdę fajne kiełki, korzonki puściło. Także myślę, że 2 dni, max 3 i będzie na wierzchu. Tutaj też jest wilgoć fajna, nie wszystko to jakoś bardzo. Jest, tak bym powiedział, idealnie, bo się lekko kurzy. Także schody też powinny być dobre. Wysiewamy dwa dni temu wysiewaliśmy 280 sztuk na metrze, z tego względu, że Liborius się naprawdę mocno krzewi. Natomiast w tej chwili zwiększyłem tą normę o 20 nasion. Kolejne dni minęły. Tutaj mamy trochę glinek, ziemia trochę przeschła i postanowiłem, że te 20 sztuk puścimy tych nasion więcej. Kolejne siewy będą w przyszłym tygodniu. To bo mam takie pole, gdzie facelia stała bardzo długo, była przesiewana i była koszona tydzień temu. Część pola też miała zostać trawa nasienna, jednak nie została. Poszedł na to glifosat. No i trzeba chwilę odczekać, żeby to się dobrze wchłonęło, poszło do korzenia. Zgroborujemy bądź stalerzujemy, założymy i w przyszłym tygodniu też będziemy siać resztę. Ja u siebie, tak jak mówiłem, około 9-10 hektarów tego przężyta zasieję. Z tego względu przężyto w tym roku, że kawałki naprawdę takie średnie. Wkurza mnie to w pszenicy u mnie w gospodarstwie, że są takie place, że prawie nic nie ma, a z tym przężytem powinno być już ciutkę lepiej. A nie ma też aż takich słabych gleb, żeby gdzieś była tam duży plac jakiejś szóstki, raczej czwórka i piątka. Piątki około 30%, czwórki około 70%, w tym oczywiście klasa czwarta A i B, ale niestety przeważająca klasa to czwarta B. Dzisiaj też będzie ciężki dzień, bo mamy tak, mamy wysyłkę faceli, mamy rozłożenie materiału, od rana siew tych poletek, zaraz ma ktoś od Wronkowskiego przyjechać, to może z nim pogadamy. No i jeszcze wyjeżdżam dzisiaj pierwszy dzień kosić kukurydzę. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś dość w miarę sprawnie pójdzie, bo jest tego dzisiaj naprawdę dużo, aczkolwiek ostatnio dzień jak co dzień. Padło mi łożysko na sprężarce i odłączyliśmy, muszę kupić to łożysko. No i pokazuje, że jest niskie ciśnienie w układzie, trzeba to ogarnąć. No i to, co zawsze mówię, jeżeli chodzi o aktywny, mam nadzieję, że widzicie, tu jest glinka zaorana już 4 dni wcześniej, było słońce, były upały, a jest naprawdę rozbite fajnie i doprawione fajnie. Tutaj mamy piaseczek, wrzucamy półbieg do góry, zmniejszamy lekko obroty i ziemia będzie uprawiona wszędzie. Jesteśmy po przerwie, mamy ze sobą gościa, którego już znacie z kanału, Remigiusza. Cześć Remigiusz. Witam Patryku. I co, my siejemy dalej. Teraz siejemy odmianę, o której wam wspominałem, czyli nowość na ten sezon. Tak naprawdę przedsprzedaż, bo ilości były bardzo małe. Wiesz mniej więcej ile tego było na Polskę? Bardzo niewielka ilość, z tej prostej przyczyny. To jest odmiana, która w tym roku dopiero została zarejestrowana w Polsce jako pierwszy kraj Unii Europejskiej. Odmiana, która będzie nowością praktycznie w 2021 roku. Na dodatek, odmiana księżyca, która jako pierwsza jest sprzedawana, dystrybuowana w jednostasiewnych. No tak. Ponadto odmiana pod względem plonu numer 1 w badaniach porejstrowych. Lider plonowania w roku suchym, lider plonowania w latach suchych, kiedy została zarejestrowana. Czyli mamy odmianę, która rewelacyjnie radzi sobie w okresach z niedoborami wody, w okresach, kiedy mamy problemy z suszą. Odmiana sprawdza się znakomicie. Czyli w takich latach jak ostatnio, bo ostatnio te niedobory nam niestety doskwierają. Ten rok był troszkę lepszy, aczkolwiek też były takie momenty na początku, gdzie tej wody brakowało i to bardzo. Corrado się rozprzedało w przeciągu jednego dnia. Jak tylko pojawiły się wyniki coborowskie, no to u was i był szał, i u dystrybutorów, czy chociażby u mnie, to jednego dnia wszystko to, co było, poszło. Potwierdzam tutaj Patryka słowa. Kiedy pojawiły się pierwsze wyniki porojstrowego doświadczeństwa odmianowego, odczuliśmy, że jest bardzo duże zainteresowanie. My o tym, że odmiana się świetnie sprawdza, wiedzieliśmy już wcześniej, analizując wyniki doświadczeń rejestrowych. Jeżeli odmiana po 2 latach suchych miała tak dobre wyniki, że została zarejestrowana, musi mieć cechy, które pozwalają jej przetrwać okresowe stresy głodów czy mrozków na koniec kwietnia czy suszy. A powiedz mi takie pytanie, ostatnio miałem właśnie od klienta, bo to jest pierwsze księżyco sprzedawane w jednostkach siewnych. Jak z rozliczeniem za materiał siewny? Bo w jednostkach siewnych mamy żyta hybrydowe, tak? Resztę rozliczamy w kilogramach na hektar. Tutaj też będą takie jednostki siewne, będzie tak to przyjęte jak w życie hybrydowym, powiedzmy? Od razu tutaj wyjaśnię, to jest księżyco zimę sprzedawane w jednostkach siewnych, ale to nie jest żadna odmiana hybrydowa. To jest, no nie jest. Księżyto, które rekomendujemy w bardzo niskich normach siewu. W tym roku to są 4 jednostki siewne, czyli możemy przyjąć około 130 kg na hektar. Tak. Już wkrótce będzie wyjaśnione i będzie informacja, jak rozlicza się za kwalifikowany materiał siewny księżyca zimnego w jednostkach siewnych i będzie musiało to być uiszczone, wyjaśnione, żeby nie było problemu z rozliczeniem się za kwalifikowany materiał siewny. No właśnie, bo to tak się zastanawiałem, jak to będzie, jak do tego podejdzie agencja. Jedna istotna różnica w przypadku księżyca, w przypadku Corrado my rekomendujemy 4 jednostki siewne na hektar. W przypadku żyta mieszańcowego czy żyta populacyjnego sprzedawanego w jednostkach siewnych na ogół to są 2 jednostki siewne na hektar. No tak. Tutaj te 4 jednostki to jest 300 sztuk na metrze. Każda jednostka to jest 750 tysięcy żywych nasion. Tak. Dokładnie. przypadku przyspieszonych siewów, wczesnych siewów na glebach w dobrej kulturze można jeszcze nieznacznie zmniejszyć normę siewu. W przypadku bardzo dobrze przygotowanego materiału siewnego, zastosowania bardzo dobrych zapraw, możemy śmiało iść w kierunku zmniejszania normy siewu. Tutaj wysiewamy około tych 300 sztuk, może niecałe 300 sztuk, ustawiliśmy 130 kg. Także gdzieś tyle powinno wyjść. Tutaj kawałkami jest trochę gliny i dlatego też nie chciałem jakoś bardzo zmniejszać, bo potem na glinie zawsze są braki. Co jeszcze? Zasieliśmy, nie nagrywaliśmy tego wcześniej, dwie odmiany pszenicy, o których Wam wspominałem. Producenta dobrze znacie od Krzysia. Natomiast Asory, nowa odmiana. No, może coś powiesz o Asory. Pszenica rodzima Asory jest to pszenica z grupy A, grupa M, z hodowli roślin Danko. Jest to pierwsza pszenica, która jest z genem żytni. Ten gen żytni ma nam pomóc w rozbudowie, w głębszym, intensywniejszym rozwoju systemu korzeniowego, co dalej nam przekłada się na lepsze przetrwanie okresowe niedoboru wody, przetrwaniu szybkiej regeneracji wskutek bardzo niskich spadków temperatur, jak to mieliśmy miejsce w tym roku pod koniec kwietnia, kiedy w wielu rejonach temperatura w nocy spadła nam przez kilka nocy do -8 albo -10, a tak było. Bardzo szybko się regenerowała mimo zastosowanej wcześniej intensywnej ochrony czy regulatorów wzrostu. Odmiana błyskawicznie się zregenerowała za sprawą lepszego wykorzystania zaledwie rosy. Nie mieliśmy wówczas przecież do dyspozycji żadnych opadów. To były okres dwóch miesięcy z poważnym deficytem wody, a Asory bardzo dobrze się zregenerowała, szybko się zregenerowała i budowała dalszy potężny plon. Asory nowość i Asory też, bo to jest odmiana zarejestrowana przez Danko, ale to chyba nie do końca polska odmiana, co? No, nie do końca polska odmiana, genetyka, można powiedzieć, właścicielem odmiany w Polsce jest hodowla roślin Danko. My jesteśmy, można powiedzieć, firmą nasienną, która zajmuje się tą odmianą na rynku polskim. Odmiana jest w badaniach rejestrowych w Polsce, jest po drugim roku doświadczeń rejestrowych. Odmiana Asory jest już zarejestrowana w Niemczech, jest już zarejestrowana w Czechach. Można powiedzieć, że w Niemczech jest to odmiana na drugim miejscu pod względem reprodukcji nasiennej. No. Jest to odmiana, która w tym roku w wielu rejonach biła nam rekordy plonowania, chociażby pod Świebodzinem na glebach przeciętnych i lżejszych. Możemy powiedzieć, że przekroczyła magiczny plon 10 ton z hektara przy bardzo wysokim poziomie białka. Nie mamy informacji, żeby te plony był spadek wskutek suszy. W tym roku odmiana na większości badań, doświadczeń czy poletek każdy nam potwierdza bardzo wysokie plony o bardzo wysokiej jakości. Mamy małą awarię, będzie trzeba wyjść, bo mi się zabezpieczenie na znaczniku ścięło, na siłowniku. Ale co, chyba już kończymy, bo i tak to będzie naprawdę długo, bo ja tam trochę nagrałem, teraz nagraliśmy. To co, będziemy widzieć się w kolejnych odcinkach, zobaczymy jak plantacja będzie sobie dawała radę. A potem mam nadzieję, że przy zbiorze zbierzemy i zobaczymy jak to u mnie wyjdzie na tych średnich glebach. Od tego roku będę miał możliwość, jest zamontowana już waga, także będzie można to zrobić tak dokładnie i skrupulatnie. Czyli idziemy na rekord. Idziemy na rekord. Dobra, to trzymajcie się, na razie, cześć.